To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku Natalia Szostak, dziennikarka Gazety Wyborczej, rozmawia z Mateuszem Pacewiczem, scenarzystą filmu Boże Ciało. 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. Kamil, który udawał księdza, to. Tytuł Twojego reportażu, który został opublikowany w dużym formacie w magazynie Gazety Wyborczej już prawie 6 lat temu, bo w styczniu 2014 roku. No i wydawało się, że stoi przed Tobą wielka kariera reportera, a tymczasem poszedłeś trochę w inną stronę, to znaczy zająłeś się tym tematem od strony scenariuszowej. Tak, to znaczy w ogóle punktem wyjścia był film. Dla mnie reportaż był już drugim projektem związanym z historią o fałszywych duszpasterzach, bo jak w klasie maturalnej zacząłem natrafiać na takie wieś, notatki o właśnie y, fałszywych księżach, którzy działali w różnych miejscach w Polsce, takie wieś, tam prasowe, tabloidowe, co mniej więcej, co pół roku w Polsce jest taki nowy skandal, że ktoś albo chodził po kolędzie, a nie miał uprawnień, tylko po prostu skądś tam rąbnął. Sutanny i, i zarabiał sobie kasiorkę w ten sposób. Ale też czasami historia, jak ostatnio na przykład, wyszła taka, też zresztą chyba w dużym formacie opisana, albo w magazynie świątecznym nie pamiętam, ale w każdym razie opowieść o Kolesiu Oksywce Biskup, który przez 20 lat działał jako fałszywy duszpasterz na Podkarpaciu. Więc to się w kółko gdzieś wraca w Polsce ten motyw. No i ja jak tylko zacząłem się tak coraz bardziej wkręcać w takie historie, to poczułem, że to jest totalny temat na film. Ale miałem 18 lat, byłem w klasie maturalnej, no i tak nie bardzo mogłem cokolwiek filmowo zadziałać. Też nie miałem takiego pomysłu, żeby iść do szkoły filmowej, tylko po prostu tą całą fascynację przełożyłem na reportaż, w momencie w którym pojawiła się taka szansa, bo gdzieś na jakiejś imprezie mój dobry kolega opowiadał właśnie historię swojego sąsiada który udawał tego księdza. No i to był Kamil. I w ten sposób trafiłem na Kamila, na wszystkie te postaci wokół tych, tych wiernych, którzy niektórzy się czuli oszukani, niektórzy się czuli tak naprawdę bardzo zadowoleni z tego, że mieli do czynienia z tym nietypowym duszpasterzem, który nie był duszpasterzem, ale był. I to też było jakieś takie bardzo dla nich dyskusyjne i, i gdzieś poluzowało stosunek do kościoła instytucjonalnego. W tych miejscowościach, w których Kamil działał. No i jak zamknąłem ten reportaż, to gdzieś wróciłem do tego, że chcę dalej eksplorować samą taką historię o fałszywym duszpasterzu, ale już w oderwaniu od, od tej konkretnej faktografii, która była dla mnie oczywiście bardzo ciekawa i inspirująca, ale gdzieś niewystarczająca. To znaczy, tam mi trochę brakowało pełnego łuku bohatera, brakowało mi jego misji, brakowało mi wszystkich postaci wokół. Ten bohater też był. Oczywiście super intrygujący reportażowo, ale troszeczkę dla mnie może też zbyt taki ideologiczny w tym swoim działaniu i taki w sumie heretycko-reformatorski. A mi gdzieś zależało na takiej postaci, która ma możliwie jak największą złożoność, bo to jest to, co mnie od początku uwiodło w ogóle w tej tematyce. Taka niesamowita złożoność tego motywu, że mamy do czynienia z chłopakiem, który no jeszcze ja mu dodałem w filmie, prawda? Później, jak już pracowałem nad fabułą, cały ten kontekst przestępczości i tego takiego punktu wyjścia yy, kogoś, kto jest z takiej no, bardzo, bardzo nieuprzywilejowanej klasy ludowej, z y, jakąś historią przemocową, i tak i tak dalej, no i też sam ma na, na koncie jakąś tam swoją zbrodnię, więc cała ta taka fikcyjna y, część tej, tej przeszłości, która stworzyła tego bohatera mi się wydaje, że też służyła temu, żeby właśnie wyciągnąć takie tony z tej, z tej opowieści, które mnie najbardziej interesowały. Więc ten reportaż w pewnym sensie był dla mnie taką trochę formą dokumentacji do pracy nad scenariuszem. Choć oczywiście wtedy tak o tym nie myślałem, no bo nie miałem też takiej w sobie, powiedzmy, arogancji, żeby mówić, że a nie, ja napiszę film i ten film powstanie, wszystko będzie dobrze i tak dalej. Więc jakby raczej się tak takimi małymi krokami poruszałem z tą, z tą swoją fascynacją, która łącznie trwała 8 lat. Nie? To znaczy 8 lat temu po raz pierwszy pomyślałem o tym, że to jest temat na film: Fałszywy Dłuż I to, co mnie ostatecznie przekonało po 5 latach tak, po 5 latach Ostatecznie wróciłem do tego, że to jednak musi być film, bo był taki rok jeszcze, kiedy dłubałem w teatrze i miałem jakieś tam spotkania, zresztą fajne bardzo, z Teatrem Rozmaitości, też jakieś jedno z Nowym Teatrem. Jakieś takie wiesz, dyskusja o tym, jakby to można rozwijać, w jaką stronę i tak dalej. Już oczywiście też fikcyjnie, nie, nie reportersko, nie, nie, to nie chodziło o teatr non-fiction, tylko o taki już mm, powiedzmy kreacyjny, autorski. I po takim roku udłubania w teatrze, jednak powiedziałem rodzinie i przyjaciołom, że mm, wracamy do pomysłu, że to ma być film. Co było dosyć śmieszne. Mam wrażenie, że wszyscy wtedy tacy byli dosyć zaniepokojeni w takiej zasadzie, czy Matina pewno wie, co robi. Jak od pięciu lat wiesz, dłubie w jakiejś historii, po, po roku pracy nad sztuką teatralną mówi, nie, jednak wracamy do pomysłu, że to ma być film. Ale Powód, dla którego wróciłem do filmu, był taki, że trafiłem gdzieś na takie zdanie, taką definicję kina: że to jest a lie to tell the truth. Jakby, że to jest po prostu kłamstwo, które ma na celu ukazanie prawdy. I strasznie mi się to spodobało jako takie podsumowanie tego, co ja najbardziej chciałem wydobyć z tej historii: tak? że mamy do czynienia z teoretycznie oszustem, impostorem jakimś takim, może trochę prometejskim. Buntownikiem, który wykrada tożsamość, do której nie ma uprawnień, ale jednocześnie poprzez ten akt tego oszustwa on otwiera społeczność, do której trafia, na właśnie jakąś prawdę, do której ta społeczność nie mogłaby w życiu dotrzeć, gdyby nie jego pojawienie się w tym miasteczku. Więc w tym momencie, tak, jakby, po tak trochę od, odkrycia tego, tego takiego fundamentalnego dla mnie znaczenia tej historii. Te prace nabrały tempa. Zgłosiłem się do producenta kreatywnego Krzysztofa Raka. I Krzysztof Rak przyszedł na piwko ze mną, przekonany, że ja mu chcę zaoferować tę historię moją, żeby on ją napisał jako scenarzysta. Więc mieliśmy dosyć śmieszne nieporozumienie i dowiedziałem się o tym, że to było nieporozumienie dopiero ostatnio, tak miesiąc temu mi to powiedział. Co też pokazuje, że jest w sumie jakimś człowiekiem niesamowitej klasy. Yy, I takiej kultury bardzo wysokiej że, że się z tym gdzieś krył Przez te lata, że to on Myślał i chciał to pisać Ale na tym naszym spotkaniu, na którym usiedliśmy Właśnie do piwka On powiedział, że no to jest świetna historia I on by I chciał powiedzieć Chciał to pisać, a ja powiedziałem No to super, to ile mi możesz płacić, bo ja potrzebuję Więcej 1300 zł miesięcznie Żeby móc przeżyć I się tylko na tym skupić i, i czy w ogóle jesteś zainteresowany tym, żeby to produkować. I jakby go, trochę ja go wtrąciłem w rolę producenta. On myślał, że chodzi tutaj o to, że ma być scenarzystą tego filmu. No i to było bardzo fajne, bo on jakby mnie nie tylko, wiesz, wspierał tam hajsowo, ale przede wszystkim mnie wspierał taką... No taką jakąś ojcowską, bym powiedział, radą i, i takim, takie wsparcie faktycznie miałem w nim bardzo duże i to mi niesamowicie dużo dało i takie mam do dzisiaj trochę jakiś nawet rodzaj, w sumie z wieloma osobami z tej ekipy, ale takiego wzruszenia odczuwam i takiej wdzięczności głębokiej, że to się tak wszystko fajnie potoczyło, jak chodzi o te personalia, bo film, wszyscy mnie zawsze straszyli. Światem filmowym, nie? Jest, trochę jest takich mitów i takiego nimbu właśnie jakiś, wiesz, zdrad, oszustw, producentów, którzy kradną, reżyserów, którzy się dopisują do scenariusza, jakichś takich nieprzyjemnych historii. No i ja gdzieś taki byłem mocno uzbrojony w taką nieufność, myślę, w tych wszystkich relacjach, a miałem jakieś takie po prostu no, niesamowite szczęście do wszystkich osób, na które trafiałem. Najpierw to był Krzysiek, z którym właśnie, wiesz, mimo tego, że był właśnie te 20 lat starszy, bo to jest, on jest ojcem w ogóle mojego przyjaciela. Stąd udało mi się do niego dotrzeć tak łatwo. No i z tym Krzyszkiem, najpierw pracowałem przez parę miesięcy, i on był takim trochę właśnie ojcem, założycielem, tutaj powiedzmy, tego projektu. W tym sensie, że on mnie po prostu wspierał, skontaktował mnie z Jankiem. Z kon... znaczy on... Czyli z reżyserem. Z reżyserem, nie? tak, z Jankiem Komasą. No, i od momentu, w którym z tego naszego duetu, czyli ja i Krzysztof Rak się zrobiło trio, czyli ja, Krzysztof Rak i Janek Komasa, no to prace już nabrały takiego naprawdę super pędu. I, i nagle ten zespół na moich oczach tak pęczniał, dochodziły kolejne osoby, które też, i to było niesamowicie dla mnie fajne, że tak naprawdę. Mm, Miałem ostatnio taką myśl oglądając ten film, jak bardzo to jest zespołowa praca na każdym poziomie. To jest oczywiste, jak się z reżyserem myślę, że to jest praca zespołowa, no bo nawet jeśli jest ta narracja o tym, że reżyser jest autorem i tak dalej, no to, to jest reżyser cały czas widzi, jak bardzo jest menadżerem utalentowanych ludzi, a nie kimś, kto po prostu sam no, w czymś dłubie. Nie? Jest tyle zmiennych, że to jest gdzieś praca pomiędzy właśnie wiesz, sztuką a takim tak naprawdę zarządzaniem ludźmi. I tutaj myślę, że ta zespołowość jest oczywista, a dla mnie to było bardzo nieoczywiste, że też w pracy scenopisarskiej może być taki poziom zespołowości, że naprawdę każda kolejna osoba, która dochodziła do projektu, wiesz, z tych no zwłaszcza oczywiście z tych głównych pionów, ale to po prostu jakoś odciskała naprawdę duże piętno na tym tekście, nie? I jakby oczywiście ja... Często po swojemu to wszystko gdzieś inkorporowałem, ale, ale sam ten taki moment, w którym poczułem, że jest taki super balans pomiędzy moim poczuciem kontroli nad historią i, i takim wrażeniem, że cały czas opowiadam historię, o którą mi chodziło, a tym, że po kolei, na kolejnych etapach yy, twórcy, współtwórcy tego filmu. Mają wpływ na, wiesz, jakieś rozwiązania scenariuszowe, fabularne. I to było strasznie fajne. Najpierw to był Janek, który nie miał zbyt wielu uwag takich fabularnych, ale miał bardzo silne uwagi dotyczące tonu, które pociągnęły za sobą masę zmian fabularnych, które ja wymyśliłem. Jakby w, w, w obliczu trochę jego takiej recenzji tego scenariusza w pierwszym drafcie, hmm, postanowiłem tam zamienić ze sobą dwie postaci, co pozwoliło na na inny trochę rytm opowieści, inny klimat, inny nastrój i też trochę powrót może do, do innych tematów niż te, które w tamtej wersji się pojawiły. To ja trochę wtedy przywróciłem jedną z wcześniejszych wersji scenariusza. No ale też operator Piotrek Sobociński dużo dał swoimi uwagami, no, Krzysztofak też, Aneta Higginbofam, producentka zaurum Leszek Bodzak też. Oni po prostu cały czas wysyłali, wiesz, jakieś swoje uwagi. A później w trakcie planu, jeszcze Janek wszedł w tą swoją, taką, bardzo specyficzną relację z aktorami i aktorkami, której miałem szczęście się, się przyglądać, w której on jakby strasznie się otwiera na ich propozycje i tak naprawdę to jest, często powodowało u mnie taki stan przedzawałowy, jak oglądałem te dailisy i patrzyłem na jakąś scenę, w której jakby były te kwestie dialogowe, które miały zostać w filmie, ale były one, wiesz, obłożone 10 minutowymi improwizacjami z każdej strony, które mocno odbiegały od sensu filmu, od sensu tej sceny i tak dalej. I dopiero jak zacząłem sobie robić takie ćwiczenie, czyli sobie składać mentalnie, a nawet raz w programie montażowym, jakby... Kawałki z tych, z tych scen, już, już powstałych, wycinać same te momenty, które są z tekstu, nie? F Fabularne, takie, jakieś kawalątki, które, które ze sobą zbijałem w, w jakieś sekwencje, i wtedy miałem takie poczucie, że okej, okay, no to po prostu jest ten, ten film cały czas i to jeden do jednego, ale a cała ta improwizacja w zasadzie służy takiemu trochę kontrolowanemu chaosowi, tak mi się wydaje, że Janek ma taką metodę pracy, zwłaszcza z młodymi aktorami, aktorkami, że jakoś ich, mm, je wytrąca z takiej, z takiego przygotowania trochę do, do roli i to bardzo fajnie działa. Więc no to dla mnie było takie doświadczenie, bardzo, mm, myślę, niezwykłe i rzadkie w życiu, kiedy strasznie długo jest się z y, jakąś historią y, samotnie nie? i pracuje się nad tym po prostu bez nikogo tak naprawdę, a później nagle pracuje nad tym, wiesz, no łącznie to w porywach do tam, powiedzmy, kilkuset osób, nie? Jeszcze jak zliczyć teraz w pewnym sensie, wiesz, no to znaczy nie w pewnym, tylko w każdym sensie, wiesz, jakichś sales agentów, osoby zajmujące się promocją, PR-owców, w sumie już teraz na świecie i tak dalej, to to jakby się zmieniło w taki... Ogromny, napęczniały yy, projekt, i to jest yy, w sumie bardzo fajne uczucie, choć oczywiście też wymaga pewnej dla mnie takiej habituacji. Zwłaszcza ten ostatni miesiąc, w którym miałem, wiesz, cztery premiery, i każda z premier nie wiem, była ta światowa w Wenecji, później północnoamerykańska w Toronto. Pierwsza Polska w Gdyni i druga Polska teraz w Warszawie, i takie miałem poczucie w którymś momencie już, że chcę już z powrotem do psa i przyjaciół i sauny i tak dalej, ale wróciłem jest fajnie, więc jakby. To tylko też schodzi mi o coś takiego, że to, że to był duży, duży przeskok z tej takiej bardzo samotniczej pracy, w której po prostu, na, wiesz, na spokojnie w czymś dłubiesz, a później jednak jesteś trochę w tej roli, jakiejś takiej, powiedzmy, promocyjnej czy, mm, czy, czy publicznej, i to jest e, to jest dosyć śmieszne, śmieszne uczucie i bardzo duży kontrast. Myślę, że wiek, największy tak naprawdę z całej ekipy filmowej, bo. Ja i tak jestem scenarzystą, który bierze udział bardzo silnie w procesie produkcji całym i w zasadzie jestem takim kontrolfrikiem, że trochę nie dałoby się inaczej ze mną pracować i też co zapewniam w umowach te wszystkie nadzory autorskie, takie rzeczy, że nikt inny nie może tego tekstu ruszać i tak jestem dosyć mocno tutaj powiedziałbym, nie wiem czy, no, taki zasadniczy, nie? Jak chodzi o wyznaczanie tych granic. Ale jednocześnie właśnie yy, na tych planach i tak bywam i, i bardzo dużo widzę i pracuję też czasem z aktorami, czasem coś pomagam i tak dalej, więc, więc wciąż jakby ta moja jakaś obecność w tym procesie jest duża, ale tak czy siak myślę, że ten przeskok był dla mnie z różnych osób z ekipy pewnie jakoś tam największy, no bo też to był mój debiut nie? i jednak taki, taki debiut myślę na. Paradoks może polegać na tym, że jest bardzo niewielka szansa, że kiedykolwiek jeszcze jakikolwiek film, nad którym będę pracował, będzie miał cztery premiery w ciągu miesiąca. Bo to trochę był przypadek wynikający z terminów po prostu festiwali i terminu premiery, i to się tak zbiło w taką, w taką jedną w taki jeden blok, a rzadko kiedy to się tak zbija. Zazwyczaj to jest wszystko. Co parę miesięcy są te kolejne pokazy, nie, festiwalowy, później mm, drugi festiwal, na przykład w Polsce i dopiero premiera w Polsce. Więc, więc tak. No, ale też to było bardzo fajne, i to, co było chyba w tym najfajniejsze dla mnie, to obcowanie z tak różnymi reakcjami na świecie. Miałem w Toronto taką sytuację, na przykład, że po pokazie tego filmu podeszła do mnie mm, taka Amerykanka. Podziękowała mi z takim silnym teksańskim akcentem rednekowskim, że podziękowała mi za taką żarliwą obronę chrześcijaństwa, na co ja się <grymny> zdziwiłem delikatnie trochę może nawet zaniepokoiłem. Powiedziałem, że no jeśli tak odczytała ten film, no to oczywiście było do tego prawo, ale nie było to moją intencją. Po chwili y, podchodzi do mnie z kolei Polak, Kanadyjczyk, y, Polak żyjący w Kanadzie, który się przedstawił jako y, LGBT, y, nie definiując bar, dalej już y, y, którą literką jest, czy, czy którąkolwiek taką, y, y, jedną z nich, czy ogólnie się czuje jakoś częścią społeczności. I y, y, y ten pan, właśnie taki uroczy dziadek, y, powiedział mi, że tak mi strasznie dziękuję za. Ostrą krytykę chrześcijaństwa i za takie właśnie wypunktowanie tego, tej beznadziei, tej takiej chrześcijańskiej hipokryzji, w której tak naprawdę nie ma miłosierdzia. I tak się zaczął nakręcać w tym właśnie, jak bardzo go ten film utwierdził w swoim takim demaskatorskim stosunku do tej religii. Więc to też było, też mu powiedziałem, że nie było to moją intencją, no bo nie było, nie? I to też było ciekawe dla mnie. Jest cały czas obserwowanie tego, jak ten film właśnie czasami budzi. Przez swoją, myślę, złożoność i ambiwalencję, czyli te takie dwa elementy, które mnie najbardziej też kręciły w tej, w tej opowieści od początku, to on czasami budzi taką wyrazistą, właśnie w kimś, reakcję pod tytułem: O, to jest wreszcie film, z którym ja się zgadzam, i on świetnie pokazuje to, i to, i tak dalej. Czasami, ale chyba częściej, właśnie budzi tak naprawdę reakcję pewnej konfuzji. Czyli. Czekaj, ale to jest film pro, czy anty? Jakby. Jaki jest tutaj status w tej historii, nie? Czy, czy to jest przeciwko Kościołowi, czy za Kościołem, czy to jest... I to też jest w tym sensie dla mnie daje mi pewną może ulgę i taką satysfakcję w przypadku tego filmu. Bo właśnie pracując konkretnie nad tą historią, to. Poczułem, że to jest idealna historia do tego, żeby odrzeć się wszelkiej takiej publicystycznej naleciałości. Myślę, że my mamy w Polsce taką tradycję, zwłaszcza w ostatnich latach, kina i sztuki w ogóle silnie publicystycznej. co samo w sobie jakby myślę, że jest też dużą siłą polskiego kina i polskiej sztuki. Ale może chodzi o to, że ja osobiście, zwłaszcza w kontekście tej historii, chciałem jak najdalej odejść od takiej prostej, jednoznacznej afiliacji ideologicznej. I przez to moim zdaniem ten film jakby jest jakoś polityczny na takim głębokim, fundamentalnym poziomie, bo moim zdaniem on wyraża taką prostą, ale gdzieś wyrazistą myśl, że dzisiaj prawdziwe chrześcijaństwo musi częściej zmagać się z instytucją kościoła, niż przez nią wyrażać. I to to na pewno w tym filmie jest jakoś zawarte, ale sposób jakby poprowadzenia historii i jej takie pozygzakowanie i pewna taka, myślę właśnie, złożoność nie tylko tego Daniela, głównego bohatera, ale tych wszystkich postaci, które są wokół tego chłopaka, sprawiają, że nie sposób wyjść z tego filmu z takim poczuciem, że a, to już wiem, co mam myśleć, albo to, o, mam rację, nie? Tylko tylko myślę, że on przede wszystkim, też mam taką nadzieję, ale już też to widzę po, po tych reakcjach i, i za granicą i w Polsce, że, że taka główna, główny proces myślowy, jaki wywołuje ten film, to jest jednak stawianie sobie różnych pytań. Właśnie o religię, o rolę społeczną, też o traumę i o taką, powiedzmy, możliwość wyjścia z traumy, bo to też jest ważny temat w tym filmie. Dla mnie w ogóle temat roli społecznej i temat traumy były oba te tematy były o wiele istotniejsze niż ta cała sfera religijna, która w tym filmie gdzieś wybija się, niby na pierwszy plan w takim, nie wiem, no przekazie medialnym, no bo on udaje księdza, a nie prawnika, nie? Ale jednocześnie gdzieś ja pracując nad tym tekstem, podjąłem taką decyzję, żeby tej religii już dalej nie, nie podbijać, bo uznałem, że to i tak będzie o religii. W sensie, czego bym nie zrobił, to to będzie film, który będzie przede wszystkim odbierany jako wypowiedź na temat religii. Więc to, co ja powinienem robić, w tym uważam, w sensie, tak, tak poczułem, ale to mi się często w ogóle podoba jako taki sposób myślenia o pracy filmowej, że, że, że nie można trochę do czegoś, co jest czarne, dodać czegoś, co jest czarne, bo po prostu się to rozmyje, nie? Tylko trzeba jakby się, w, pracować jakimś kontrastującym tematem, który jest spójny oczywiście z tym, z tym po pierwszym, tak? W taki sposób, żeby stworzyło się między nimi jakieś ciekawe napięcie. No i dla mnie właśnie takim głównym kluczem do tego filmu było zagadnienie roli społecznej, tego jak ma się rola społeczna do naszej, powiedzmy, prawdziwej tożsamości, czy w ogóle jest coś takiego jak jakaś prawda o nas, która nie jest związana z rolą społeczną, czy jesteśmy po prostu tylko takim zespołem? Takim jakimś patchworkiem różnych ról społecznych, nie? w których jesteśmy nawet wtedy, kiedy jesteśmy sami ze sobą, bo tak naprawdę próbujemy realizować przed sobą jakieś role, albo czujemy, że wpadamy w jakieś role, itd. i tak dalej. I czy właśnie nie jest, aby tak, że jesteśmy paradoksalnie bardziej prawdziwi wtedy, kiedy realizujemy jakąś rolę, niż wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sobą? No te wszystkie takie zagadnienia związane właśnie z maską, z demaskowaniem ról i tak dalej. To było dla mnie szalenie istotne. A drugi temat to trauma i właśnie trauma z tej, tej społeczności, na stosunek do traumy. Jak to pisałem, to myślałem bardzo o Polakach i o Polsce, a później gdzieś zobaczyłem, że już jak sam tekst, tekst zaczął krążyć, po prostu po przetłumaczony na w angielski i francuski gdzieś tam po, po Europie i Stanach, to zaczęły docierać do mnie takie sygnały, że to w zasadzie w ogóle nie jest odbierane jako jakaś opowieść o Polsce. To znaczy, że to jest bardzo uniwersalne pytanie, ale mi z, oczywiście no też z racji jakiegoś pochodzenia i po prostu tego kontekstu kulturowego, w którym jest, jednak jestem jakoś zanurzony, to no, to wydawało mi się, że jest coś szczególnie polskiego w takiej problematyce lojalności z traumą. Mój braciszek często właśnie używa takiego pojęcia, że Polacy są bardzo lojalni wobec swoich traum. I to mi się wydaje ciekawą taką w sumie obserwacją, która no w tym filmie jest tak jeden do jednego wyciągnięta, bo tam mamy do czynienia ze społecznością, która no jakby czuje, że jej obowiązkiem jest trwanie w traumie. Ze względu na lojalność, powiedzmy, z ofiarami wypadku komunikacyjnego, tak. Oni chcą dalej podtrzymywać tę traumę, ale też konsekwencją tej traumy jest nienawiść i, i mechanizm tak, wykluczania słabszej jednostki, którą się obwinia o, o wszelkie zło. Więc, więc ta tematyka była dla mnie istotna. I rozmaite pytania, właśnie o korelację pomiędzy rolą społeczną, a traumą, czyli. Czy na przykład traumy definiują nasze role w takim jakimś fundamentalnym sensie, nie? Że, że właśnie konserwują nas w roli na przykład tutaj skrzywdzonej matki, Polki, która czuje się święta i potrzebuje w związku z tym tej nieświętej gdzieś tej dziwki, która z kolei jest zakonserwowana w roli. Tej, tej właśnie nieczystej yy, przez społeczność, i de facto też staje się trochę, wchodzi w tę rolę, bo te mechanizmy są tak silne. Więc gdzieś ta mała społeczność yy, służyła do rozwinięcia tych wszystkich tematów yy, związanych z protagonistą, z Danielem nie? i z jego perspektywą. No właśnie, bo zacząłeś opowiadać o tym, że yy, ta. Obsesja tym tematem, czy zainteresowanie Twoje tym tematem zaczęło się, kiedy byłeś maturzystą. Później w międzyczasie był ten reportaż, od którego zaczęliśmy. No i ostatecznie powstał film, a właściwie scenariusz, na podstawie którego ten film powstał. Czy możesz opowiedzieć, jak w ogóle wyglądało, wyglądało to przejście? Bo mówisz, że nie poszedłeś do szkoły filmowej, nie uczyłeś się tego jakoś tak tradycyjnie. Jak w ogóle ugryzłeś ten temat? No miałem właśnie to duże szczęście, że mm, ktoś dał się trochę nabrać na moją y, arogancką deklarację, że ja usiądę i napiszę ten scenariusz, nie ma problemu, mimo że nie miałem żadnego doświadczenia. I tym kimś był właśnie Krzysiek Rak, y, który z jakiegoś powodu... Tak silnie wierzył w to, że tak, że to w ogóle za trzy miesiące on dostanie ten scenariusz. No przecież, dlaczego ma go nie dostać? Jak mówię, że tak zrobię, to na pewno tak zrobię. I to dało mi jakąś taką niesamowitą wiarę w siebie i pozwoliło mi też pracować z takim poczuciem, że jakby nie, jest, nie, nie, nie piszę tego w jakiejś takiej próżni, w której muszę tego bronić cały czas przed kimś. Ja w, nad tym tekstem pracowałem. Bardzo racjonalnie i analitycznie. Wydaje mi się, że to też mi strasznie pomogło, bo ja w ogóle bardzo nie lubię samego pisania scenariusza i staram się to robić jak najkrócej, czasami nawet dwa tygodnie na przykład tylko piszę scenariusz, a wcześniej przez rok się przygotowuję. I wtedy samo napisanie scenariusza jest, jest już trochę taką formalnością, a te przygotowania... No to jest po prostu setki, tysięcy jakichś kartek z pytaniami, zapiskami, analizami innych scen. Ja wykonałem na przykład, ostatnio właśnie znowu paliłem którąś tam y, z kolei teczkę z notatkami do tego Bożego Ciała. Jeszcze przed tymi wszystkimi sukcesami, więc teraz sepluję bradę, żebym to później, nie wiem, opylił. Ale gro trzeba było wystawić. Właśnie, ale... Y, ale właśnie spaliłem całą taką teczkę z tym, wiesz, nie mogłem po prostu patrzeć na to, ile mam tego. I tam były na przykład 30 jakichś takich kartek zapisanych analizami scen z jakiegoś filmu, które myślałem, że mogą mi się przydać jako punkt odniesienia do jakiejś sceny w Bożym Ciele, której ostatecznie nigdy nie napisałem. Więc jakby gdzieś poświęciłem kiedyś tydzień na. Analizowanie konstrukcji, zwrotów, wszystkich tych punktów zwrotnych, tego, jak się mają do siebie postać, jak się uzupełniają, jakie są między nimi napięcia itd. i tak dalej. I po prostu to się do, do niczego w pewnym sensie nie przydało, więc tego rodzaju, właśnie różnych dokumentów było u mnie bardzo dużo, a myślę, że i to, że to się w ogóle jakby udało, to trochę wynikało z tego, że, że faktycznie. Hmm, bardzo to zracjonalizowałem i nie mając może jakiejś takiej edukacji o tym, jak się, jak się pisze, no to jednocześnie włożyłem dużo wysiłków to, żeby dojść do tego kształtu historii, który mnie najbardziej satysfakcjonował poprzez spróbowanie wszystkich możliwych. Wydaje mi się, że trochę tak jest, nie? Że opowiadanie to jest trochę taka kwantowa kombinatoryka, tak? To znaczy próbujesz tylu różnych wersji i jesteś w takiej trochę stanie takiej na początku ciągłej superpozycji, że można tak puścić tego bohatera i tutaj się wydarzy, a można tak, a może on powinien tu, a może tu, a może tu, a może tu i to jest coś takiego, czego moim zdaniem ja nie umiem tego inaczej trochę ściągnąć na ziemię, niż, niż po prostu po kolei żmudnie przechodząc przez różne opcje i później decydując się na tą, która mnie najbardziej kręci, nie? Jak przyszedłeś do Krzysztofa Raka, to byłeś już po tym etapie przygotowań i rzeczywiście tak, to trwało trzy tak. miesiące? No wtedy, wiesz, to w pewnym sensie to można powiedzieć, że to trwało pięć lat, ten okres przygotowań, no bo tak naprawdę uważam, że zarówno te moje pierwsze próby filmowe, zanim jeszcze miałem jakiś, wiesz, kontakt z prawdziwymi bohaterami historii o fałszywych pasterzach, bo to przyszło dwa lata później, nie? czyli najpierw dłubałem w jakiejś fikcyjnej opowieści, zresztą bardzo złej, po prostu zainspirowany tylko, wiesz, tabloidowymi artykułami. Później był reportaż, w którym ja też de facto, to jest też ciekawe, myślę, że ja w tej pracy reporterskiej też nie do końca się stykałem z prawdą, ponieważ było tyle różnych wersji wydarzeń dotyczących samego tego, wiesz, z tego yy, Kamila i tego jego udawania i niektórzy wierni twierdzili, że to był ksiądz, który się w ogóle pojawił tak naprawdę na sekundę, albo inni mówi, że go prawie nie było, nie mówi, że był tu trzy miesiące, więc na takim podstawowym poziomie to się tak strasznie rozjeżdżało, ja próbowałem to weryfikować, wiesz, zdobyłem dostęp dzięki pomocy właśnie dużego formatu do akt sądowych tam w... już nie pamiętam, gdzie był ten sąd, ale gdzieś pod Warszawą i to było 200 stron, wiesz, tych akt i nawet te akta były cholernie wieloznaczne. To znaczy, można było z samych tych akt po prostu poprowadzić parę różnych wersji wydarzeń. Więc ja też trochę miałem coś takiego, że ja niby napisałem tekst non-fiction, ale czułem potem taki rodzaj znaczy bardzo namacalnie czułem, że nawet praca non-fiction to jest pewien wybór wersji wydarzeń, a nie trzymanie się jednego właściwego obrazu rzeczywistości. I w tym, w przypadku tej historii, no to było takie bardzo namacalne, bo po prostu musiałem gdzieś zestawić ze sobą te różne wersje, ale też czasami na przykład jeżeli coś mi się wydawało, no i już dość niewiarygodne, to tego nie włączyć. Ale tak naprawdę cholera wie, czy to nie była właśnie, wiesz, prawna. Więc w tym sensie y, miałem nawet taką refleksję, że to hasło, które jest przy tym filmie, że tam wprawdzie to podobieństwo do wszelkich osób jest przypadkowe, ale prawdziwe wydarzenia jakoś zainspirowały, to ja mam nawet problem trochę z tym zdaniem prawdziwe wydarzenia, bo ja sam jestem pewien różnych, wiesz, fundamentalnych detali z, z, tej, z tej historii reporterskiej i z innych historii, którymi się inspirowałem. To jest, zawsze jest taki jakiś, wiesz, no ponieważ mamy do czynienia z jakimś oszustwem, no to często bohater też siłą rzeczy nie jest najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, prawda, bo albo ma potrzebę się trochę wybielić albo chce ukryć jakiś swój pierwotny, powiedzmy interes ekonomiczny, który w tym miał. Nie, więc jest dużo takich tego rodzaju sytuacji. Więc wydaje mi się, że tutaj miałem w tym sensie jakieś takie fajne, dosyć gładkie wejście w scenopisarstwo, bo no, to wynikało po prostu z wielu lat już takiej właśnie. Pracy analitycznej pod tytułem, jak ta historia mogła się potoczyć. Jak, jak się zastanawiasz nad tym, tak naprawdę, jak ta historia mogła się potoczyć, to to jest dokładnie to pytanie, które sobie później stawiasz przy pracy nad, nad scenariuszem. No ale oczywiście też do tego doszło, doszła masa takich moich y, inspiracji filmowych, nie? To znaczy, czytałem scenariusze głównie Amadeusza, Petera Schaffera, ale też Taxi Drivera. Pola Schrader i no i tak z tej analizy tych dwóch tekstów, które uważam za bardzo bardzo dobre, po prostu też wyciągają sobie różne wnioski. Może one są tematycznie i jak chodzi o konstrukcję bohaterów, to nie mają wiele wspólnego, ale samo czytanie dobrego scenariusza też mnie wydaje wydaje mi się dużo dużo nauczyło, nie? I takie wielokrotne czytanie i analizowanie. A poza tym też oglądałem różne filmy, dokumenty. Taki na przykład dokument Kumare, guru dla każdego, o właśnie takim samozwańczym guru new age'owym, który oszukuje ludzi, że jest guru, mówiąc takim wymuszonym hinduskim akcentem i później na końcu się demaskuje i to taki trochę w sumie dwuznaczny moralnie dokument, eksperyment trochę na tych ludziach, jak oni to przyjmą i to było dla mnie też bardzo fajne, obserwowanie tego, co się tam dzieje pod koniec tego filmu zwłaszcza. Trochę miałem, wiesz, jakichś literackich, no więc jakby to ja się trochę obłożyłem różnymi też tekstami, bo zawsze tak pracuję przy kolejnych filmach też, ale w ogóle wydaje mi się od zawsze... Uważam, że jakby już tyle powstało dobrych historii, że nie ma co wymyślać własnych, tylko lepiej zżynać tych, które są w bardzo oczywiście twórczy i autorski sposób, ale robić taki rodzaj yy, świadomego wyboru z historii, którymi żyjemy, nie? I, 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 i w ten sposób paradoksalnie, moim zdaniem, powstają dużo bardziej często oryginalne rzeczy, niż jak ktoś za wszelką cenę chce zrobić coś oryginalnego, ale ponieważ i tak jest. Nasycony tymi treściami kulturowymi, to często kończy się to nieświadomą zżyną. To z czego zżynasz teraz? Wiesz co? E, aktualnie pracuję nad swoim projektem reżyserskim, e, shortem, w którym najwięcej zżynam z Fontrira. E, ale nie z żadnego konkretnego filmu, tylko z, w ogóle z dogmy nie? i z tego całego sposobu opowiadania. I to chyba mi najwięcej zajmuje ostatnio czasu, więc, więc tak. A powiedz jeszcze, czy po napisaniu reportażu w ogóle wróciłeś jeszcze do tej miejscowości, do tych bohaterów, czy już zostawiłeś tę historię? Nie, zostawiłem tę historię i miałem taką intencję, żeby pokazać ten tekst niektórym bohaterom reportażu, także Kamilowi, i no nie stawili się na spotkania ze mną. I to było dla mnie takim sygnałem, że nie było tam pretensji, bo jednocześnie dostałem też od Kamila wiadomość, zresztą też ostatnio, że mi dziękuję bardzo za, za to, że jakiś film też powstał. On chyba odebrał to tak, że to nie jest o nim, ale że jest zadowolony, że robię coś o kościele dalej i tak dalej. Um, ale, ale nie wyczułem tam takiej intencji u nikogo, wiesz, takiej chęci konfrontowania się z tą historią. No, dwukrotnie chciałem mu ten tekst pokazać i też po tym trochę podjąłem taką decyzję, że nie powinienem w związku z tym tym bardziej trzymać się powiedzmy tej wersji wydarzeń przedstawionej w reportażu, tylko że muszę odejść jak najdalej w stronę fikcji, bo poczułem, że wiesz, jakby robienie prawdziwego filmu w wypadku, w którym ten chłopak nie chciał nawet za bardzo czytać reportażu, no byłoby jakoś takim ruchem Prawnie ok, ale formalnie dla mnie byłoby to trochę nie, nie fair, nie? Więc, więc też ta decyzja o tym, żeby odejść w stronę zupełnej fikcji zainspirowanej, tą moją dokumentacją też była trochę podyktowana tym. Mhm. I zamknąłeś w swojej głowie już ten temat obsesji fałszywymi księżmi? No chciałbym powiedzieć, że tak jest. E, ale ostatnio się pojawiły też, e, w związku z tym, że jakieś tam mam reprezentację za Wielką Wodą w, w LA, to, to też się pojawiła oczywiście pierwsza propozycja, taka, żeby coś zainspirowanego oczywiście luźno ale tą moją filmową opowieścią tym scenariuszem i, i filmem Janka żeby coś zrobić i no, jesteśmy w jakichś tam rozmowach na temat serialu potencjalnego amerykańskiego. Ja mam na to jakiś pomysł adaptacyjny, ale na takie rzeczy trzeba uważać, bo jest uważam bardzo cienka granica zawsze w życiu pomiędzy takim twórczym wracaniem do, do tematów, które odcisnęły na nas jakieś piętno, a trochę takim odcinaniem kuponów. Więc ja się do tego tak z jednej strony się tym oczywiście jaram, ale mam dystans do tych propozycji i przyglądam się im z takim właśnie, z pewną do, rezerwą. No to trzymamy kciuki w takim razie za kolejne projekty, czy związane z tym tematem, czy zupełnie inne. Moim Państwa gościem był Mateusz Pacewicz. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.